Dzień dobry, witajcie. Kolejny wideovlog. Tym razem chwilę porozmawiamy, właściwie ja chwilę poopowiadam swoje przemyślenia na temat kredytu. Kredytu. Ale nie będzie to taki kredyt, jaki zaciągamy w banku. Ale będzie to bardziej taki kredyt społeczny. O, to się nazywa kredyt społeczny. Takie bardzo, bardzo popularnie ostatnio określenie, wygłaszane przez kilku świrów, którzy zamierzają właśnie wprowadzić coś takiego jak kredyt społeczny. No i czym jest ten właśnie kredyt społeczny? Z czym to się je? Idziemy do banku, bierzemy kredyt? No nie. Ale ten kredyt bankowy również będzie związany docelowo z kredytem społecznym. Właściwie już jest związany. Ponieważ jeżeli chcemy wziąć taki kredyt w Bocianie, czy tam w jakimś innym, u jakiegoś innego Żuka, to sprawdzają nas w jakiejś tam bazie danych, która mówi o nas, co jesteśmy warci. Czy jesteśmy warci tych pieniędzy, czy też nie jesteśmy warci? Ile jesteśmy warci i co można nam dać? Czy można nam zaufać, czy raczej należy nas odprawić z kwitkiem? To właśnie jest tak zwany credit score, po angielsku ładnie nazwany, czyli zdolność kredytowa, ewentualnie kredyt, to jest powiązane właśnie ściśle z kredytem społecznym. Ale od początku. Pewnie wszyscy z Was, mimo że jesteście oświeceni, prześwietleni i bardzo, bardzo o różnych skrajnych poglądach, każdy z Was, kto tutaj jest, używa czegoś takiego, jak czym są media społecznościowe. Czyli Facebook, Instagram, YouTube i tym podobne, Twitch. Są to media, takie narzędzia właściwie, są to narzędzia, które miały za zadanie przyzwyczaić społeczeństwo do tego, aby społeczeństwo postrzegało drugą jednostkę, czyli tego drugiego człowieka, ludzia, ludka, zwał, jak kto chce, postrzegały go, o przepraszam, wieje bardzo, żebyśmy oceniali tego drugiego ludka za pomocą jakichś tam gwiazdeczek, łapek, subskrypcji, lajków, co tam jeszcze jest. I te różne takie tam pierdoły, tak? Jak ja to mówię. Więc te pierdoły to jest bardzo istotna rzecz. Ponieważ, po pierwsze, te pierdoły wyrobiły w ludziach to, że jeżeli ktoś kiedyś, wiadomo, kiedyś był gość z brodą, w okularach, wyglądał na mędrca, tak? Mędrys. On musi być mądry z samego wyglądu, tak mówiono, tak? Dzisiaj możesz być anonimowy, tak naprawdę. Wystarczy, że masz odpowiednią ilość tych subskrypcji. Ktoś za tobą idzie, wiadomo, milion, 2 miliony, 5 milionów, to już jesteś naprawdę potężny gość. Możesz kreować rzeczywistość, możesz kreować wiele, wiele rzeczy. Podobnie jak najwięksi tego świata, tak? Prawie jak najwięksi tego świata. No i coś się stało. No, stało się to, że system. Powiedzmy, że to jest system, wiadomo kto, ale większość twierdzi, że to jest system, więc powiedzmy sobie, że system stworzył coś takiego jak ten kredyt społeczny. Stworzył
tak zwanych influencerów, którzy mają za zadanie, często nie wiedząc o tym, do czego są w ogóle, do czego w ogóle i dlaczego udało im się w ogóle znaleźć w tym miejscu. Są to ludzie w większości nieświadomi tego, co się dzieje, ale mają na przykład dużą ilość subskrypcji, tak? I te subskrypcje powodują to, że inni, mniej jakby ta klasa niższa, próbują dorównać tym wyższym, tak? To jest taka pogoń i wzorują się właśnie na tych wyższych z tymi większą ilością subskrypcji w swoich właśnie poczynaniach, w swoich działaniach, w swoich zachowaniach. Często są to patologiczne zachowania, naganne i nie wchodźmy może w te tematy, ale o co chodzi? Chodzi głównie o to, żeby wprowadzić tą całą młodzież właśnie do tego świata meta, tak? Do meta świata tego cyfrowego, w którym ocena, w którym ocena, kryteria będą przeprowadzane właśnie za pomocą tych narzędzi cyfrowych. No i co? Do czego to prowadzi? Ano do tego na przykład, że już zauważamy trendy. Trendy w dużych korporacjach, w jakichś tam firmach medialnych zwłaszcza, że pierwsze pytanie rekrutacyjne to jest, ile masz followersów, czy tam ile masz subskrybentów, czy tych ludzi, którzy cię obserwują po polsku, bo zaraz zacznie się ktoś czepiać, że mówię tutaj określeniami anglojęzycznymi, która tobie, że tak powiem, wierzy, tak, tych ludzi, bo wtedy oni cię oceniają, czy ty jesteś wiarygodny, czy ty jesteś cokolwiek warty. Bo wiadomo, jeżeli ty przekonałeś do siebie ileś tam milionów ludzi, to jesteś podejrzany o to, że będziesz mógł sprzedać produkt tym iluś tam milionów ludzi, prawda? Produkt, czy usługę, czy cokolwiek, czy nie wiem, zrekrutować jakichś tam biedaków do nowej religii. Nieważne. Ważne jest sama ta metodyka. I teraz co się dzieje? Jeżeli ty masz małą ilość tych lajków, tych różnych pierdół, będę mówił po polsku, żeby się znowu nie czepiali tutaj, idealiści polscy, to twoja wiarygodność przy małej ilości jest znikoma. Nie masz szans przebicia. Jesteś traktowany jak nic, jak powietrze, tak? I to jest właśnie ten pierwsze, te takie przedszkole tego kredytu, właściwego kredytu społecznego. Bo kredyt społeczny, tak jak pewnie już się naczytaliście, często pierdół w internecie, ma już tam jakieś swoje zaczątki w państwach, w Chinach, gdzie został tam już jakby, zostały przeprowadzone pierwsze testy, pierwsze koty za płoty. Tak więc przyzwyczajenie tej młodzieży będzie powodowało to, że oni jak w masełko wejdą w ten właśnie kredyt społeczny, w te portfeliki cyfrowe, którymi możesz tam przesyłać różne gwiazdeczki, różne naklejeczki, pierdółeczki, i to będzie dla nich normalne. Tak jak dla nas było normalne, to była dla nas metalowa złotówka, czy 5 zł z rybakiem, tak? Tak dla nich będzie to normalne właśnie ta meta rzeczywistość. Ja celowo bardzo skupiłem się na mediach tutaj
tych społecznościowych, prowadząc w pewnym sensie taką analitykę własną. I muszę stwierdzić, że młodzież jest całkowicie już w tej chwili, powiedzmy, że w 99-98% jest stracona. Na straconej pozycji. Także do rzeczy. Przy wprowadzeniu tego właściwego kredytu społecznego, który będzie takim jakby naszą jakby przeszłością, backgroundem, to tak mówią po angielsku. Znowu się ktoś przydupcy do mnie. Będzie można całkowicie sterować taką jednostką, powiem nieładnie, jednostką ludzką, ponieważ ta jednostka, ona nie będzie mogła nic, zupełnie, kompletnie nic z tym zrobić. CBDC, całe te tematy finansów, to jest jedna rzecz. Wiadomo, można wyłączyć gościowi pieniądze, zdechnie z głodu, bo nie potrafi nawet wziąć łopaty i grządki sobie ukopać. To jest jeszcze inna inszość, jak to mówi się potocznie. Ale też międzyludzko, ludzie będą między sobą się właśnie oceniali za pomocą tych właśnie gwiazdek, pierdołów, punktów społecznościowych, czyli w momencie, kiedy ty będziesz jakimś zagrożeniem, ktoś da ci tam jakiegoś minusa, łapkę w dół, dislajka, czy tam cokolwiek innego, tak? I ten system to odnotuje, bo ty na przykład się krzywo spojrzałeś, czy źle zaparkowałeś, czy no nie wiem, kichnąłeś na ulicy, a to jest niedopuszczalne, bo takie są czasy i tak to będzie odebrane. Także to jest bardzo groźne, moi drodzy, to jest bardzo groźne, ten system właśnie ocen, lajków, nielajków, dyslajków, bo to jest wprowadzenie w ten właściwy system kontroli społecznej i oceny społecznej, czyli ten właśnie system kredytu społecznego, tak? To jest tak jak ileś tam masz punktów karnych, kiedyś nie było żadnych punktów, człowiek jeździł i po prostu jeździł i tyle, dostał mandat, zapłacił mandat i jeździł dalej, albo nie jeździł, nie? Nawet jak ci zabrali prawo jazdy, to i tak jeździłeś, tak? W każdym bądź razie dzisiaj masz tam jakieś 21 punktów, oczko oczywiście, 3 razy 7, siódemeczki muszą być w tym wszystkim, czy tam 20 ileś, nawet nie wiem jak to tam z tymi punktami jest, bo mnie to za bardzo nie interesuje. W każdym bądź razie punkty w Biedronce, punkty, gdzie tam ocena kryteriów w szkole, ileś tam punktów kredytów zebrałeś i to tak się wszystko walcuje dekadę, dwie dekady, trzy dekady, cztery dekady, aż w końcu niezauważenie pewnego dnia zostanie wprowadzony kredyt społeczny i czy tego ktoś chce, czy nie chce, to po prostu będzie. To po prostu będzie jak spalinowe samochody. No, także tak to mniej więcej ja tutaj zreferowałem. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Aha, odnośnie właśnie tych całych influencerów. Sytuacja jest następująca, że ta cała influencerka to jest towarzystwo nastawione, tak? Nastawione, wystawione. Większość z nich to są biedacy, którzy nawet nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Jej, osiągnąłem sukces przez przypadek, no, nazbierałem tam jakiś tam gwiazdek czy czegokolwiek. Tak jak w wojsku, tak? Mamy tutaj gwiazdki, beleczki. Też jest system ocen, hierarchia, nie? To akurat jest dobre, bo hierarchia jest potrzebna. Ale mówię, przy tych influencerach to są większość ludzie przypadkowi,
wyselekcjonowanie przez system, który system ich tam gdzieś zapunktował odpowiednio, dał im tą możliwość zbicia się do góry, żeby z nich później czerpać, dzięki nim czerpać te korzyści w postaci nowych tych duszyczek, które gdzieś tam krążą wokół nich, naśladują je i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sława, sława i sława. Niektórzy mają parcie na sławę. No ja w pewnym sensie ujawniłem się, w pewnym sensie też zaczynam być gwiazdą. Nie? Ktoś powie, no kurde, gwiazdożyw, stary facet, a całe życie w podziemiu. A teraz na starość gwiazdoży. Tak, jak najbardziej, bo tak jak powiedziałem, ja potrzebuję w tej chwili kontaktu z przestrzenią, szerszą przestrzenią niż tutaj, gdzie jestem. Także jest to moja, że tak powiem, forma odreagowania, forma równoważenia tego izolowania, osamotnienia tutaj właśnie, gdzie sobie to gniazdko uwiłem. O, tak to wygląda, moi drodzy. Fajnie. Powiedziałem. Nie wiem, czy wam się to spodoba, czy się nie spodoba. Jeżeli się nie spodoba, trudno. Serdeczności. Dziękuję, że jesteście. A, i zostawcie mi te suby, konkretne gwiazdki, suby, lajki, co tam wszystko, co jest tam, powciskajcie, co się tylko da. Bardzo proszę, bo to jest ważne, bo chcę być bardzo wartościowym człowiekiem. Oczywiście w formie żartów, bo ktoś to wytnie jeszcze powie, że rzeczywiście dostałem fioła. Serdeczności, trzymajcie się. I bo zaczyna wiać, także za chwilę będzie tylko i wyłącznie wiatr słychać. Pa!